Panie premierze, ministrze, panowie generałowie, panowie oficerowie, żołnierze. To wyjątkowa dla mnie chwila. Nie tylko dlatego, że jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który dziś ma swoją inaugurację, objąłem przed momentem zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim. Ale to dla mnie także szczególna data. Szczególna osobiście. Oto 101. rocznica wymarszu z Krakowa, z ulicy Oleandry, pierwszej kompanii kadrowej. W rozkazie, który dla swoich chłopaków napisał wtedy marszałek Józef Piłsudski, było krótkie stwierdzenie: nie jesteście już strzelcami ani duszniakami. Wszyscy, jakbyście się tutaj zebrali, jesteście polskimi żołnierzami. Z tym rozkazem ruszyli swoją długą drogę. Drogę, którą wszyscy uważali wtedy za beznadzieją, bez szans. Oni śpiewali, mówili, żeśmy stłumieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. I zwyciężyli. I zdobyli Polskę niepodległą. I Polska odrodziła się w 1918 roku z ich krwi. To z pewnością jedne z najlepszych tradycji polskiego żołnierza. Było ich później o wiele więcej. Polscy żołnierze wielokrotnie na całym świecie potrafili pokazać, że są mężni, że są bohaterscy, że są patriotami, że potrafią walczyć także za wolność waszą i naszą. Tak się stało nawet nie tak dawno, 11 lat temu, daleko od Polski. Polscy żołnierze bohatersko bronili ratusza w jednym z miast i obronili go, chociaż była to długa walka. I wykazali się nie tylko męstwem, niezwykłym bohaterstwem i uporem, ale także pokazali, że są dobrze wyszkoleni i że nie działają prawidłowo. Bo żaden polski żołnierz nie zginął, a przeciwnik poniósł ogromne straty. Kultywujecie tą tradycję pierwszej kadrowej polskich legionów, tych, co walczyli pod Monte Cassino, w Powstaniu Warszawskim i na wszystkich frontach II wojny światowej. Wszyscy żołnierze, ci prości, zwykli żołnierze, gdzie nie byli, czy na froncie wschodnim, czy zachodnim, walczyli o Polskę i za Polskę. I za nią ginęli. Jestem tego pewien. Żołnierze, dziś rozpoczyna się nowa prezydentura. Dziś wita was i wy witacie nowego zwierzchnika sił zbrojnych. Sił zbrojnych, które składają się ze wspaniałych żołnierzy, oddanych polskiemu państwu, oddanych polskiemu narodowi. Żołnierzy, którzy są gotowi w każdej chwili bronić ojczyzny i w każdej chwili mu służyć. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I chcę wam i waszym poprzednikom oddać dzisiaj głęboki szacunek. Chcę oddać głęboki szacunek także waszym rodzinom, waszym bliskim, którzy wiedzą, jak trudna jest to służba. I którzy niejednokrotnie długo czekali na powrót do domu męża, ojca, syna. I dziękuję, że służycie Polsce. I chcę, żebyście nadal bohaterskim jest oddani, służyli jej nadal. Jestem przekonany, że tak będzie. Dziś obowiązkiem polskich władz wobec was i wobec Rzeczypospolitej jest modernizować polską armię, uzbrajać ją w najdolską naszą drogę. Tak, żebyście nie tylko mogli walczyć sprawnie, ale żebyście byli też bezpieczniejsi. To wielkie zadania na najbliższe lata. Bo my musimy mieć polską armię, naszą silną armię, która będzie w każdej chwili w stanie stanąć w obronie ojczyzny.
Oczywiście jesteśmy w sojuszu północnoatlantyckim. I to dobrze. Dobrze, że możemy mieć w siłach oparcie. Dobrze, że wspieramy nas jeszcze bardziej. Ale tak jak każde państwo, które ma ambicje, powinniśmy być państwem, które ma armię silną, sprawną, bardzo dobrze wyposażoną. Bo bohaterskich żołnierzy nam nie brakuje. Mówił tu przed chwilą pan premier, minister obrony narodowej o planie modernizacji polskiej armii. Tak, z całą pewnością, panie ministrze, będę z panem w tym zakresie współpracował. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Będziemy dyskutowali, będziemy rozmawiali, będziemy też omawiali to, co do tej pory zostało zrobione i jakie są plany. I jestem przekonany, że polska armia zostanie uzbrojona w wschodzie i szybko. Chociaż nakłady trzeba będzie poczynić dużo. Ale Polska jest tego warta. I Polska dzisiaj tego wymaga. Jedna jest polska armia i jedno jest polskie wojsko. I jedna jest Polska. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wam za wspaniałą służbę. Pozdrawiam serdecznie was. Pozdrawiam waszych kolegów. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję.